Witaj, cudowna angielska pogodo. Co by tu robić? Iść pojeździć na motocyklu? A może wyskoczyć na ryby? No jasne. Zarąbiście. Cały maj lało. Mamy 5 czerwca. I dalej leje. Malać całą niedzielę. Więc cóż, nic innego mi nie pozostaje, moi drodzy, aniżeli zacząć grzebać i oczyszczać w akwarium. A tam się działo, niestety. Ostatni tydzień mnie nie było w domu. Zostawiłem żonie nawożenie, a mojej córeczce karmienie rybek. I sprawiły się na medal. Ale mimo wszystko żadne korekty w nawożeniu nie zostały wprowadzone, ponieważ moja żona się na nawożeniu akwariowym nie zna. To też... A, zresztą, sami zobaczcie. Okej, jesteśmy. Tak więc, jak widzicie, fest zarosło. Nawet tam już tych tylnych roślin nie widać, tych wolniej rosnących. Co tu się odwaliło? Na dodatek, jak widzicie, zapyliło mi szybę. Tutaj tą boczną też dość. No i tam na tyle też. Gdzieś tutaj powyskakiwały sinice. Tutaj może będzie bardziej widać. Tak więc się, no, zrobił się trochę nieziemski syf. A czy nie, może nie nieziemski, no, po prostu, no. Tak jak wspomniałem, nie były wprowadzane te korekty, no bo nie miał kto tego za bardzo robić. I okazało się, że zrobiłem sobie wczoraj testy i azot miałem na około 10. Za to fosfor wyzerowało mi kompletnie. Stąd też tutaj właśnie takie rzeczy się zaczęły robić. Też zaczęły mi się jakiś syf po powierzchni wody pływać. Ale może zacznę od tego, dlaczego tak to wszystko wystrzeliło. Przed moim wyjazdem stwierdziłem, że podkręcę sobie CO2 na no troszeczkę więcej po prostu. No i już po jednym dniu tego CO2 zauważyłem, że rośliny zaczęły znacznie bardziej pobierać wszystkie związki z wody i te nawozy zaczęły wręcz znikać. Więc na szybko przeliczyłem sobie nawożenie na tydzień mojej nieobecności. Myślałem, że no to wszystko ładnie jakoś będzie, że ten fosfor też da radę. Bo dość sporej ilości tych nawozów tutaj wchodziły, no i okazało się, że jednak fosforu było za mało, że trzeba było go jeszcze podawać osobno w większych ilościach. No kurde, no tutaj to już w ogóle nic nie widać, nie? Tak więc czeka mnie teraz mega zabawa. CO2 już odłączone, tak więc zaczynamy mega przecinkę, a żeby to długo nie trwało, może trwało, nie trwało, zrobimy to tak. No i bum! 2 godzinki minęły, jak z bicza strzelił. Akwarium ogarnięte. Są tu jeszcze śladowe ilości sinic. Tutaj z przodu widać na trawniczku. Tam trochę na liściach z tyłu roślin. No ale już na to nic nie poradzę. Wyciąłem w miarę jak mogłem. No i zobaczymy. Teraz uzupełnione są, zaraz po podmianie wody uzupełniłem pierwiastki w odpowiedni sposób, tak więc będę to kontrolował. No, akwarium wygląda w sumie coraz lepiej. O, pokazał się szeryf. Na chwilę. Jeszcze nie wiadomo, gdzie jest kropka, czyli jego samica. Tak została nazwana. To jest grubowarg dwubarwny, tylko przypomnę. No, może tutaj wypłynie na chwilę. Ogólnie rybki lubią się kryć w roślinach, ale często buszują tutaj po prawej szybie, po przedniej szybie, coś tam skupią jakby glony czy coś. No, neony to jak neony, nie? Neony zawsze, kurde, chętne do pokazywania się. Jak wyjmę kamerkę, to one wszystkie jakoś wypływają. Bardzo medialna ryba. Zwiększyłem trochę falowanie tafli wody. Nie wiem, czy nie za bardzo.
troszeczkę to może później tamtą końcówkę obniżę, żeby nie było może aż tak bardzo, bo zmieniłem końcówkę, dałem tutaj na taką oryginalną, krótką, póki co. No i zobaczę, chyba to chciał troszeczkę podzdrowieć te roślinki. No i zobaczymy. No, jestem zadowolony. Tutaj dziewczyny się spisały, zadbały o akwarium generalnie, a to, że wszystko mega szybko zaczęło rosnąć i wyjadać wszystkie składniki, no to na to już za bardzo nie miało wpływu, a ja nie miałem wglądu, tak więc wyglądało jak wyglądało. Dobra, to było na tyle. Dziękuję i pozdrawiam i dziękuję wszystkim subskrybentom za to, że wciąż jesteście ze mną. Oby była lepsza pogoda, to będą filmiki też z innych dziedzin mojego hobby, a póki co no pada. Na razie, trzymajcie się, hej.